Słuchajcie, jest bardzo fajnie, no bardzo energetycznie. Dużo młodych ludzi. Nie spodziewałem się, że tyle zespołów się uformuje, bo chyba ponad 30 było. Organizacja bardzo fajna. Klimat startupowy. No, ja takie rzeczy bardzo lubię. Fajnie jest, bo młodzi ludzie są nastawieni na słuchanie. Nie upierają się przy jakby swojej jedynej wizji. Otwarci, pracowici. To jest super. Jak jest poziom startupów? Rozmawiałem z czterema. Dwa mają sens, to nawet całkiem konkretnie widziałbym jako produkty, które będą później na rynku. Widziałem przynajmniej dwa chyba projekty, które już były zaczęte wcześniej i tutaj bardziej przychodzą pokazać, coś dorobić. Ci, co startują od początku, no to w 3 dni trzeba się ograniczyć do takich naprawdę konkretnych rzeczy, takich podstawowych, żeby móc pokazać później. Więc pewnie budowanie loga czy czegoś takiego trzeba sobie odłożyć na później. Ale jeśli ktoś ma fajny, prosty pomysł, to w 3 dni da się coś zrobić. Na pewno da się zrobić tyle, żeby pokazać i zebrać feedback, czy warto to robić dalej, czy też to tylko zostanie w fazie pomysłu. A jakie słabości tej imprezy dostrzegasz? Tak szczerze? Pewnie jest tak, że jest 150 osób na jednej sali, więc ja tu już z Krzyśkiem już rozmawiałem o tym. Pewnie trzeba jakoś bardziej te grupy zidentyfikować, nie? Dać im wstążki, chociażby jakieś badże, żeby było widać, który team jest jaki. I nazwę tego teamu, bo rozmawiałem z 3 czy 4 zespołami, ale nie zapamiętałem nazwy produktu. Jest jakaś kartka, że oni siedzą w jednym miejscu, a teraz tak się trochę rozlazło.